główną działalnością firmy ZiarnPol jest skup zbóż konsumpcyjnych, paszowych, rzepaku oraz roślin strączkowych. Skup realizujemy w oparciu o umowy dostawy, w których określamy cenę zakupu płodów rolnych w momencie podpisywania umowy, bądź też stosujemy określenie ceny poprzez konkretne mechanizmy cenowe. Drugi rodzaj skupu jest to skup wolnorynkowy. Towar przyjmujemy na zasadzie ceny dnia. Także pozostawiamy rolnikom tutaj możliwość wyboru, czy chcą z nami współpracować w oparciu o umowy, czy w oparciu o wolny skup. Umowy podpisujemy na okres jednego roku, ale też proponujemy rolnikom umowy wieloletnie, dwu-, trzy- i pięcioletnie. Jeżeli chodzi o mechanizm cen, który stosujemy w umowach, określamy to na podstawie kilku znaczących podmiotów działających na terenie województw, w których dokonujemy skupu. Są to najczęściej młyny, duże młyny oraz spółka Elewar. Natomiast jeżeli chodzi o rzepak, określamy to na podstawie zakładów tłuszczowych zlokalizowanych w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Kolejną działalnością firmy jest zaopatrzenie rolników w środki do produkcji rolnej. Są to nawozy, materiał siewny pochodzący z własnej reprodukcji, z polskich odmian, z polskich hodowli oraz sprzedajemy również komponenty paszowe. Nową działalnością firmy, która funkcjonuje od kilku lat, jest zaopatrzenie producentów rolnych w paliwa. Posiadamy cysterny, które bezpośrednio dowożą paliwo do gospodarstw rolnych. Jest to paliwo z firmy Lotos oraz Orlen. Tutaj wybór pozostawiamy klientom.